Bliski wschód Mateusza Kubasiewicza. Na podróże bez paszportu. Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Zapraszam Państwa na trzecią część y, historii y, Iraku. Część, którą zaczynamy już w Iraku monarchicznym, będącym mandatem brytyjskim. Tak jak mówiłem pod koniec ostatniego odcinka, w 1921 roku królem Iraku został współpracujący z Brytyjczykami Emir Faisal, który wcześniej musiał uciekać z Syrii. Mieszkańcy mandatu zaakceptowali, przynajmniej teoretycznie, jego nominację w referendum, w którym uzyskał 96%. Poparcie. Także władza Faisala była ograniczana przez wysokiego komisarza Wielkiej Brytanii Persiego Coxa. Działania Brytyjczyków i rozpisanie wyborów w 1923 roku, wyborów do zgromadzenia ustawodawczego w taki sposób, w takiej ordynacji, żeby wygrali właśnie kandydaci probrytyjscy, spowodowało bunt ulemów szyickich, którzy wezwali Irakijczyków do bojkotu wspomnianych wyborów. Oczywiście ulemów szyickich za ten, to wezwanie do bojkotu spotkały represje. Liderzy dwóch głównych irackich partii, czyli Irackiej Partii Narodowej Al-HISP al-Watani al-Iraqi i Irackiej Partii Odrodzenia, czyli HISP al-Nahda al-Iraqiya, zostali zmuszeni do emigracji. Następnie w 1924 roku, jak można by dyplomatycznie powiedzieć, parlament iracki pod presją sił brytyjskich zaakceptował niekorzystny dla Iraku układ z Wielką Brytanią. No, presja sił brytyjskich polegała na takiej presji, powiedzmy, siłowej, otoczeniu parlamentu. Jednakże aż trzy lata Brytyjczycy musieli wywierać presję na iracki rząd, żeby ten w 1927 roku zaakceptował, podpisał ostatecznie ten, Układ z Wielką Brytanią, co doprowadziło do protestów i dymisji premiera Jafara al-Askariego. Nowy szef rządu, Abdal Muhsin al-Sadun, rozpoczął represję wobec partii politycznych, studentów i prasy. Tymczasem w 1925 roku Liga Narodów rozstrzygnęła kwestię spornego wilajetu Mosulskiego. Turcja oczywiście rościła sobie do niego prawa miał on, zgodnie z tym rozstrzygnięciem, pozostać mandatem właśnie Ligi Narodów do czasu uzyskania niepodległości przez Irak. Takie rozwiązanie niekoniecznie zadowoliło Kurdów, jednakże musimy tutaj cofnąć się właśnie w tej kwestii kurdyjskiej do 22 roku, kiedy to w związku ze sporem między Turcją a właśnie Irakiem o Wilayet Mosulu mianowano Mahmuda Barzinżiego. Tego samego, który dowodził powstaniem przeciwko Brytyjczykom na przełomie 19-20 roku, więc mianowano Mahmuda Barzindziego na stanowisko gubernatora Sulejmani. Barzindji nie chciał ograniczać się tylko właśnie do tej prowincji, nadał sobie tytuł króla Kurdystanu. W związku z tym do Sulejmanii po raz kolejny wkroczyły wojska brytyjskie. No i Barzindji właśnie później dowodził jeszcze powstaniem 1930-1931. Przeciwko włączeniu wilajetu Mosulu do Iraku. A włączenie wilajetu Mosulu do Iraku stało się faktem dzięki niepodległości Iraku, która to w 1932 roku nastąpiła. Dlaczego tak się stało? A więc w 1929 roku rząd w Wielkiej Brytanii utworzyła Partia Pracy, która. No, trochę łatwiej dogadywała się z irackimi politykami. Natomiast z kolei król Faisal na premiera mianował Nuriego Assaida, co wpłynęło na poprawę stosunków brytyjsko-irackich i wynegocjowanie układu, na mocy którego właśnie w 1932 roku Irak jako już niepodległe państwo został przyjęty do Ligi Narodów. Jednakże polityka zagraniczna Bagdadu miała być przez 25 lat konsultowana z Londynem. Wielka Brytania zachowała też yy, dwie bazy wojskowe, a koncesje w kraju wcześniej uzyskała brytyjska spółka Iraki Petroleum. Wróćmy jednak do Kurdystanu, w którym te wydarzenia toczyły się równolegle do tych negocjacji w sprawie niepodległości Iraku. W 1931 roku wybuchło kolejne Kurdyjskie powstanie, którym tym razem dowodził Ahmed Barzani. To nazwisko Barzani warto zapamiętać, bo jeszcze wielokrotnie w historii Iraku i Kurdystanu będzie się pojawiać. Ahmed Barzani był przeciwny wdrażaniu przez rząd iracki reform ograniczających jego władzę, takich reform, powiedzmy, centralizacyjnych, właśnie ograniczających władzę e, plemiennych e, przywódców. E, rewolta Ahmeda Barzaniego została stłumiona przy wsparciu brytyjskiego lotnictwa i Zmusiła Ahmeda wraz z bratem Mustafą Barzanim do ucieczki do Turcji. Warto jeszcze wspomnieć, że w 1929 roku zakazano posiadania podwójnego obywatelstwa, w ten sposób tysiące Persów, którzy swojego obywatelstwa perskiego zrzec się nie chcieli, musiało opuścić kraj, między innymi wyjeżdżając z szyjskich miast, takich jak w latach 30. z kolei zaczęto usuwać ze stanowisk w administracji i szkolnictwie osoby pochodzenia żydowskiego. W ten sposób kończymy rozdział Iraku mandatowego i wkraczamy w czas, kiedy iracka monarchia teoretycznie jest niepodległa, czyli właśnie od 1932 roku. W tym trzecim roku premierem został przywódca opozycji, mianowicie Partii Braterstwa Narodowego Rashid Ali al-Gajlani. Premier oraz dowódca armii, generał Bakr Sitki zyskali popularność po stłumieniu rebelii Asyryjczyków, czyli irackich chrześcijan domagających się autonomii. Tutaj przypis, to znaczy Asyryjczycy w czasie I wojny światowej musieli uciekać do Persji. Jednak później Brytyjczycy umożliwili im powrót do Iraku, Osiedlając ich na ziemiach odebranych Kurdom, wcielając do oddziałów tzw. asyryjskich, lewitów, oddziałów probrytyjskich, obiecując także im przyznanie autonomii. Dlatego też w ich rzezi, w rzezi Asyryjczyków, oprócz armii, dodajmy, że działającej oficjalnie bez zgody rządu, uczestniczyły też oddziały kurdyjskie. We wrześniu 1933 roku umiera Faisal król Faisal, który no, w, jako władca Iraku jakoś wybitnie oceniany być nie może. On orientował się w tych warunkach syryjskich, e, walczył o tę, można powiedzieć, o to państwo arabskie e, kilkanaście lat przed swoją śmiercią, później e, przez, na wygnaniu znalazł się właśnie w Iraku e, pod protektoratem brytyjskim. No, niekoniecznie or, e, odnajdywał się w tych irackich realiach, ale jednak no, miał autorytet jakoś Jakoś tę sytuację stabilizował. Tymczasem jego syn, 21-letni Gazi, nie posiadał autorytetu, a co więcej, skłaniał się ku młodym, nacjonalistycznie nastawionym oficerom. W latach 1934-1936 premierem był Yasin al-Hashimi, związany z Bractwem Narodowym. No, jego rząd był najdłuższym międzywojennym irackim gabinetem, trwał bowiem aż 18 miesięcy. W tym czasie no, doszło do pewnych ważnych zmian wprowadzono na przykład kodeks pracy. W 1936 roku generał Bakr Sitki, wspomniany już dowódca armii, stłumiwszy powstanie plemion arabskich i kurdyjskich, dokonał zamachu stanu. Premierem w konsekwencji został Hikmat Sulejman, zwolennik odgórnej modernizacji kraju na wzór turecki, sprzemierzony z Al-Ahali, czyli stronnictwem ludowym, które jednak szybko zostało zmarginalizowane. I zdelegalizowany. Generał Sitki został jednak obalony już w następnym roku, tym razem przez nacjonalistycznych oficerów i zmuszony, zaś premier zmuszony został do rezygnacji. W 1938 roku szefem rządu został Nuria Said, czyli już wspomniany polityk iracki probrytyjski, który z Brytyjczykami się dogadywał. I właśnie Nuria Said, zainscenizowawszy spisek, aresztował Hikmata Sulejmana, czyli poprzedniego premiera tego zwolennika modernizacji kraju na wzór turecki. Po śmierci 27-letniego króla Gaziego w 1939 roku 3-letni następca tronu Faisal II teoretycznie tron objął, w praktyce wyznaczono regenta Abd al Illaha, który miał krajem. To był wuj notabene Faisala, który miał krajem sterować. No w praktyce to Oczywiście premier miał w tym czasie decydujący wpływ na losy Iraku. W 1940 roku premierem ponownie został Al-Gailani, zaś Nuri As-Said objął tekę ministra spraw zagranicznych. Po tym jak Włochy 10 czerwca 1940 roku wypowiedziały wojnę aliantom, Wielka Brytania oczekiwała od Iraku zerwania relacji właśnie z Włochami. No, też kilka miesięcy wcześniej Irak, Zerwał stosunki z Trzecią Rzeszą. Regent oraz minister spraw zagranicznych opowiadali się za takim rozwiązaniem, jednak premier, popierany przez Muftiego Jerozolimy, Aminal Husajniego, przebywającego wtedy właśnie na wygnaniu w Iraku, był przeciwny właśnie zerwaniu relacji z Włochami. Presja Londynu doprowadziła do dymisji Al-Gailaniego na początku 1941 roku, jednak już kilka miesięcy później polityk ten odzyskał władzę wskutek zamachu stanu. W konsekwencji Brytyjczycy rozpoczęli operację Sabin, uderzyli na Irak z Iranu, doprowadzając do obalenia premiera Gailaniego, no i zapoczątkowali w ten sposób trwającą... Przez kolejne 5 lat, kolejną okupację Iraku. Premierem został Nuria Said, ten sam już znany z naszej opowieści, który podjął represję wobec antybrytyjskich oficerów i polityków. W 1944 roku zwiększyła się władza regenta Abd al Ilaha, który zmusił Nuriego Saida do dymisji. Na przełomie 1945 i 1946 roku zalegalizowano partie polityczne, co jednak nie uspokoiło sytuacji. W 1946 roku w Kirkuku doszło do starć policji ze strajkującymi. Wskutek tych wydarzeń premierem został Szyita Salih Jabr, Wcześniej Szyici rzadko byli dopuszczani do stanowisk ministerialnych, nie mówiąc już o fotelu szefa rządu. To jest też czas, kiedy ciekawe rzeczy dzieją się w Kurdystanie. W Kurdystanie, w którym w 1935 roku stłumiono kolejne powstanie kurdyjskie, tymczasem rewoltom lat z lat 43-45 dowodził już słynny Mustafa Mela Barzani, który w 1945 roku został zmuszony do emigracji do Iranu. Wtedy jednak władze irackie zezwoliły na pewną autonomię Kurdystanu, między innymi powstawały szkoły z kurdyjskim językiem wykładowym administracja czy policja znalazła się w rękach kurdyjskich. Jednakże w 1946 roku utworzono tajną partię demokratyczną Kurdystanu w skrócie PDK. Tworzenie PDK w Iraku było skutkiem tego, co wcześniej stało się w Iranie. W 1945 roku w Iranie ze wsparciem radzieckim utworzono bowiem także wcześniej właśnie Partię Demokratyczną Kurdystanu. W 1946 powołano kurdyjski rząd narodowy z prezydentem Muhammedem Kłazim i dowódcą sił zbrojnych, właśnie Mustafą Barzanim. Ten, ten twór znany jest właśnie jako Republika... Mahabacka. W tym samym roku jednak wskutek umowy między Moskwą a Teheranem wojska Związku Radzieckiego wycofały się z Iranu, a Kwasi nie zdecydował się na podjęcie działań zbrojnych przeciwko Iranowi. No i Mustafa Barzani wraz ze swoimi bojownikami musiał przedostać się do Iraku, następnie jednak musiał uciekać do Związku Radzieckiego. Podczas nieobecności Mustafy Barzaniego wzrosła w siłę. Lewicowa grupa Ibrahima Ahmeda, który po pobycie w więzieniu w latach 1949-51 został liderem Partii Demokratycznej Kurdystanu, tej oczywiście już teraz partii z siedzibą w Iraku. Wszedł w skład Ligi Państw Arabskich, zaś w 1948 roku podpisał układ z Wielką Brytanią, układ w Portsmouth, przekazujący właśnie Irakowi kontrolę nad bazami wojskowymi, dotychczas brytyjskimi w Chabani i szułabi, Wojska brytyjskie miały opuścić kraj, jednak Londyn zachował monopol na dostawy sprzętu dla armii irackiej, a wciąż Irak musiałby te bazy udostępnić w przypadku wojny. Wskutek protestów, protestujący oczywiście uważały, że układ tutaj narusza suwerenność Iraku, ten traktat został Unieważniony. W 1950 roku Egipt, Liban, Syria, Arabia Saudyjska i Jemen zawarły pakt zbiorowej obrony i współpracy gospodarczej, no, mający na celu chociażby koordynację działań wobec Izraela, i Irak do wspomnianego układu rok później przystąpił. W 1954 roku Irak zerwał stosunki ze Związkiem Radzieckim. I podpisał umowę o pomocy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Zaś w 1955 roku wraz z Turcją był założycielem Paktu Bagdackiego, do którego następnie dołączyły Wielka Brytania, Pakistan i Iran. No tutaj ten pakt oczywiście też pod patronatem Stanów Zjednoczonych był zawierany, miał być takim właśnie sojuszem antykomunistycznym. Irak także zawarł umowy ze Stanami Zjednoczonymi w ramach doktryny. Eisenhowera, tej doktryny mającej powstrzymywać Związek Radziecki na Bliskim Wschodzie, ale tym samym Stany Zjednoczone zobowiązały się do dostaw broni właśnie dla tych bliskowschodnich państw, żeby mogły tutaj Związek Radziecki powstrzymywać. Działania, jasne opowiedzenie się po stronie Stanów Zjednoczonych doprowadziły do izolacji Iraku w świecie arabskim i tego bynajmniej nie zmieniło zawarcie unii z Jordanią w 1958 roku, ale o tej unii jeszcze za chwilę powiemy. Lata 1946-1958 to czas ciągłej niestabilności politycznej. Rządy zmieniały się w tym czasie 22 razy. Wspomniany, podpisany w 1948 roku układ Sportsmaw, właśnie doprowadził do protestu z udziałem 300 tysięcy osób, wskutek których wprowadzono stan wojenny, poddano represjom chociażby iracką partię komunistyczną. I to właśnie brutalna reakcja wojska na protesty sprawiła, że większość posłów opowiedziało się przeciwko układowi. W 1952 roku stan wojenny wprawdzie zniesiono, jednak strajk w porcie w Basrze i protest studentów Uniwersytetu Bagdadskiego przerodził się w ogólnonarodowe powstanie. W ramach represji utworzono nowy rząd z szefem sztabu generałem Nurad Dinem Mahmudem na czele, który to zakazał działalności partii politycznych, aresztował wielu polityków, w tym posłów, zamknął część nastawionych nieprzychylnie do rządu gazet. W 1953 roku formalnie władzę objął Faisal II. W praktyce jednak wciąż kluczową rolę odgrywał regent Abd al-Ilah. Wybory w 1954 roku nie dały większości stronnikom Nuri'ego As-Sajda. Uzyskali oni ledwie 50 miejsc w 130-osobowym parlamencie. To jednak właśnie Nuri'emu As-Sajdowi król powierzył funkcję premiera. Czyli można powiedzieć, nieważne kto głosuje, ważne... To później mianuje premiera. Nuria Said. rozwiązał parlament, przeprowadził nowe wybory. Tym razem zabezpieczył się przed możliwością porażki, po prostu uniemożliwiając opozycyjnym kandydatom ich większości, przynajmniej start w wyborach. No i wynik tych wyborów był już oczywiście po myśli premiera Nuriego Saida. W 1956 roku, jednak w Nadżafie, kolejne demonstracje przerodziły się w powstanie krwawo stłumione przez armię. Do tego krajobrazu politycznego Iraku, przecież krajobrazu tego, co w Iraku, co działo się w irackich miastach, należy dodać jeszcze wieś. Wspominałem już o tej prywatyzacji ziemi w drugiej połowie XIX wieku. No, ten proces jeszcze został dalej posunięty właśnie w okresie irackiej monarchii, kiedy większość ziemi państwowej została sprywatyzowana, przejęta na własność. No, teoretycznie właśnie przez tych, którzy ją posiadali przez co najmniej 15 lat, w praktyce byli to zazwyczaj lokalni szejkowie, którzy osobiście tych gruntów nie użytkowali. Robni rolnicy stali się w ten sposób dzierżawcami, a wielu z nich nie było stać na płacenie dzierżawy. I w 1958 roku 17% prywatnej ziemi należało do zaledwie 49 rodzin najbogatszych, zaś 1,5 miliona chłopów było bezrolnych. Szacuje się, że dwie trzecie irackiej ziemi rolnej wówczas było w posiadaniu y, wielkich obszarników. Y, tak właśnie sytuacja przedstawiała się w 1958 roku, kiedy to rząd iracki, rząd Nuriego Asajda, y, także właśnie król iracki z dynastii Haszymidów, podpisał, y, podpisali Unię z haszymickim królestwem y, Jordanii. Y, no właśnie ta Unia utrzymana w takim duchu Monarchistycznym, można powiedzieć też proamerykańskim. Oczywiście do tej Unii ta Unia się nie ziściła, a stało się to również dlatego, że w lipcu 58 roku, dokładnie 14 lipca, wolni oficerowie, no ta nazwa nieprzypadkowa, wzorowana na oficerach, wolnych oficerach egipskich, a więc wolni oficerowie z Abd al-Karimem, z generałem Abd al-Karimem Kasimem yy, obalili monarchię, zamordowali króla oraz Premiera Nuriego Asajda. Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego utworzono rząd z generałem Abdelkarimem Kasimem na czele, składający się z przedstawicieli wszystkich znaczących partii oprócz Irackiej Partii Komunistycznej i Partii Demokratycznej Kurdystanu. Zerwano Unię Iracko-Jordańską, -Ira rozwiązano parlament, wypuszczono więźniów politycznych, zezwolono na powrót do kraju emigrantów, m.in. Mustafy Barzaniego czy Rashida Gajlaniego. Nowe władze, dokonawszy czystek w armii i służbach, przyjęły tymczasową konstytucję, która ustanawiała Republikę Prezydencką, nie rozgraniczała jednak władzy ustawodawczej i wykonawczej. Kasim co ciekawe nie ogłosił się prezydentem, a funkcję głowy państwa przekazał trzyosobowemu prezydium składającego się z sunnity, szyity i kurda. Ciało miało oczywiście znaczenie jedynie symboliczne, jednakże wpłynęło na wzrost poparcia dla Kasima, szczególnie wśród szyitów. Warto tu powiedzieć, że o ile jeszcze w 1941 roku nie było żadnego szyickiego oficera, to po 58 roku wielu szyjtów działalność polityczną rozpoczęło. Generał Kasim zdołał skonsolidować władzę, odsuwając generała al-Salama Arifa, Ten, to nazwisko jeszcze powróci w naszej opowieści, i w 1959 roku tłumiąc rewoltę w Mosulu, która to została wznieciecona przez oficerów przychylnych Unii z Syrią i Egiptem. Przypomnijmy, że Syria i Egipt wtedy w latach 58-61 tworzyły Zjednoczoną Republikę Arabską, ale o tym więcej w serii o historii Syrii. Demonstracje z udziałem 250 tysięcy osób wtedy właśnie w Mosulu w 59 roku przerodziły się w starcia sunnitów z Kurdami i chrześcijanami. Przewrót, warto powiedzieć także, że przewrót z 58 roku skłonił do wycofania się z Iraku część Europejskich firm naftowych. Efektem tego był wzrost bezrobocia, między innymi w Kirkuku, który doprowadził do starć etnicznych w tym mieście w 1959 roku, kiedy to komuniści kurdyjscy niszczyli sklepy Turkmenów, wówczas stanowiących najliczniejszą grupę mieszkańców Kirkuku. Około 150 tysięcy osób, kilkadziesiąt z nich zginęło. W 1958 roku przyjęto ustawę o reformie rolnej, przewidującą, że płatność chłopów za ziemię oraz odszkodowania dla obszarników zostaną rozłożone na 20 lat. Tutaj z tą ustawą było tak, że chłopi owszem otrzymywali ziemię, ale mieli też obowiązek przynależności do, przynależności do spółdzielni rolnych. No i trzeba powiedzieć, że jednak w tych 20 latach po reformie rolnej. Te plony, chociażby w Iraku, spadły, dlatego że, czy udział, inaczej, udział rolnictwa w PKB spadł z tej przyczyny, że wcześniej wiele inwestycji, wiele pieniędzy oczywiście prywatnych, tych wspomnianych już obszarników szło na irygację czy, czy, czy nawozy, czy inne nowoczesne maszyny rolnicze. No, w, po 1958 roku. Chłopi oczywiście nie mieli pieniędzy, żeby w taką technikę inwestować, a państwo też przez no, do połowy lat 70. nie dostrzegało zbyt wyraźnie tego obszaru. Z innych reform społecznych nowego rządu, w 1959 roku ograniczono wielożeństwo, nadano kobietom równe prawa do spadku, zniesiono jurysdykcję przywódców plemion nad ich członkami, zwiększono nacisk na planowanie gospodarcze, dwukrotnie wzrosły wydatki na edukację. W 1960 roku przyjęto ustawę o stowarzyszeniach, która pozwoliła na legalizację partii politycznych, za wyjątkiem komunistów i islamistów. Czyli tutaj przewidziano też możliwość istnienia partii kurdyjskich. Rok po zamachu stanu z 1958 roku Irak opuścił Pakt Bagdadzki, którego nazwę w związku z tym zmieniono na Częto, czyli blok centralny. Yy, Irak w ten sposób. Yy, jednak znalazł się w jeszcze większej izolacji. Niechętni wojskowemu reżimowi nie były tylko państwa zachodnie w związku z takim odejściem od tego proamerykańskiego kursu, ale także monarchie arabskie. No, przewrót oczywiście antymonarchiczny, Iran, z którym Irak miał spór graniczny dotyczący okolic rzeki Shat al-Arab, a nawet Egipt, gdyż w Iraku. Naserystów, zwolenników Unii, z Egiptem e, też represjonowano. Jednakże nawiązano stosunki z państwami bloku wschodniego, zawarto umowę o współpracy gospodarczej i technicznej ze Związkiem Radzieckim. E, zaś w 1960 roku Irak był współzałożycielem organizacji państw eksportujących ropę naftową. E, w 1961 roku z kolei Brytyjczycy przyznali niepodległość Kuwejtowi, do którego jak wiemy, Irak rościł pretensje terytorialne. Nowy kraj został przyjęty do Ligi Państwa Arabskich. Irak nie miał innego wyjścia niż uznać niepodległość Kuwejtu. Jeśli chodzi o kwestię kurdyjską, to Kurdowie początkowo popierali generała Kasima, jednak po ultimatum Mustafy Barzaniego, jednego z literów Partii Demokratycznej Kurdystanu, której przewodniczącym był formalnie wciąż Ibrahim Ahmed, to ultimatum zawierało żądanie autonomii, poszanowania praw obywatelskich i demokracji. Po niespełnieniu tego ultimatum w 1961 roku wybuchło powstanie, w którego skutek, czy tłumiąc te powstanie, czy represjonując Kurdów, reżim przesiedlał kurdyjskie rodziny, sprowadzając na ich miejsce arabskie. No to rozpoczęło ten, ten proces właśnie zmiany, można powiedzieć, inżynierii demograficznej terenów północnego Iraku. Teraz w naszej opowieści pojawi się po raz kolejny generał Abd al-Salam Arif, ten odsunięty przez Kasima, generała Kasima z najbliższego kręgu najwyższego kręgu władzy. Uf, generał Abd al-Salam Arif w lutym 1963 roku z płocą młodych radykalnych członków partii arabskiego odrodzenia BAS dokonał zamachu stanu, zabijając generała Kasima. Przez następne 9 miesięcy, choć prezydentem był Arif, duże znaczenie miała Narodowa Rada dowództwa Rewolucji, zdominowana właśnie przez działaczy BAS. Jednak niespójność tej partii dążącej do Unii z Egiptem i Syrią ułatwiła generałowi Arifowi przyjęcie pełni władzy w listopadzie 1963 roku. Wtedy to prezydent ograniczył działalność partii politycznych, w tym właśnie BAS, uchwalił tymczasową konstytucję, czy doprowadził do uchwalenia tymczasowej konstytucji, przyznającą pełnię władzy prezydentowi, która uznała nienaruszalność własności. Prywatnej. Jednakże kapitał zagraniczny wpadł w popłoch i uciekał za granicę. W związku z czym generał Arif znacjonalizował banki i wielkie przedsiębiorstwa. A żeby ograniczyć rolę brytyjskiej spółki Iraqi Petroleum Company, powołał państwową Iraqi National Petroleum Company. Podpisano w 1964 roku porozumienie Unii z Egiptem. Ono nie zostało zrealizowane, jednak. Generał Arif starał się w tym duchu panarabskim działać, utworzył Arabski Związek Socjalistyczny w Iraku. Partia władzy jednak rozpadła się już w następnym roku. Zaś w 1965 roku prezydentem został pierwszy od siedmiu lat cywil, umiarkowany wykładowca i dyplomata Abdal Rahman al bazac starający się uspokoić inwestorów prorynkowymi działaniami. Generał Arif w 1966 roku zginął w katastrofie lotniczej. Urząd prezydenta przejął jego brat Abd al-Rahman Arif. Niedługo potem presja wojskowa doprowadziła do dymisji wspomnianego już kompromisowego premiera Abd al rahmana al-Badzaza i objęcia tej funkcji przez posłusznego armii nad taliba. Kwestia kurdyjska wciąż była gorąca w Iraku. W 64 roku Mustafa Barzani zawarł z generałem Alifem rozejm zakładający zniesienie blokady ekonomicznej Kurdystanu, przywrócenie w tym regionie administracji rządowej amnestię dla Kurdyjskich bojowników, peszmergów i zwrot kurdyjskich majątków. Przewodniczący Biura Politycznego Partii Demokratycznej Kurdystanu, Jalal Talabani, podpisanie rozejmu uznał za zdradę. Barzani, oczywiście, na oskarżenia o zdradę nie mógł sobie pozwolić i wyparł Ahmada, Ibrahima Ahmada, Jalala Talabaniego jego ich stronników do Iranu. W marcu 65. jednak Kurdowie zostali zaatakowani przez wojsko irackie, w związku z czym Barzani zezwolił na powrót z Iranu swym rywalom wsparcie PDK właśnie przez Iran umożliwiło odpieranie ataków armii irackiej w kolejnych latach. Premier Al-Badzad proklamował dwunarodowy charakter państwa, co jednak nie przyniosło skutków. Ten plan nie przyniósł skutków, gdyż właśnie Badzad został zmuszony do dymisji. Jednak w 1966 roku stronnicy Ahmeda i Talabaniego, wspierani zresztą tym razem przez Bagdad, podjęli walkę przeciwko Barzaniemu. Ostatecznie pod koniec 1966 roku generał Arif został podpisa podpisał rozejm właśnie z Mustafą Barzanim. Dodatkowo kraj Targany był też przez e, spory na arenie międzynarodowej, to znaczy konkretny spór między tym razem Syrią, a Iraki Petroleum Company, tą brytyjską spółką, doprowadził do wstrzymania przez Syrię przepływu irackiej ropy w 1966 roku, co... Pozbawiło Irak 2 trzecie dochodów z tego surowca. Rok później, wprawdzie, tranzyt wznowiony. Podczas rządów al badzaza udało się jednak naprawić relacje z Turcją, Iranem i Egiptem. Kolejny premier Naji Talib i e, zaangażowanie, jego, zaangażowanie Iraku w wojnę sześciodniową doprowadziło właśnie do upadku kolejnego premiera Najiego Taliba. E, premier Tahir Jaya z kolei, który następnie objął urząd. Zerwał stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. W ten sposób doszliśmy do roku 68, w którym to władzę już na dobre przejmie w Iraku partia BaS. O tym jednak opowiem już w następnym odcinku, w którym też oczywiście bardziej pochylę się nad kwestią kurdyjską, nad tymi wewnętrznymi podziałami. W irackim Kurdystanie, zachęcam do słuchania odcinków podróży bez paszportu, także do słuchania podcastu koła studentów stosunków międzynarodowych UJ granice dalej. Do subskrybowania i obserwowania obu kanałów. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bliski wschód Mateusza Kubasiewicza na podróży bez paszportu.